Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Dzisiaj jak widzicie jest GTA Online, jest noc, specjalnie po nocach siedzę i nagrywam, jak widać, ciemno wszędzie. O, no dobra, a co można robić w nocy? No właśnie, tuningować auta, oczywiście, że tak. Dzień dobry, pójdziemy sobie do naszego garażu, w naszym garażu czeka pojazd. Ten pojazd już teoretycznie mogliście widzieć, pewnie nie raz, bo on tam sobie stoi, jest przygotowany na tuning, bo podejrzewam, że będzie bardzo fajny ten tuning, będzie miał bardzo fajne opcje. A przynajmniej takie mam oczekiwania. A czy tak naprawdę będzie? Zobaczymy, przetestujemy. Część z tych pojazdów pewnikiem niedługo będę sprzedawał. Znowu. Bo w sumie nie wiem, czy tym Ferrari będę jeździł, czy tym Corvette'em będę jeździł. Zobaczymy. Na razie spodobał mi się ten nowy pojazd. Czyli o, tutaj, GP. Jaka bestia. Prawdziwa bestia, oczywiście. Ale nowy pojazd to jest coś takiego jak tutaj, o. Taki pick-up. W sumie nie wiem, czy to jest pick-up. Muscle car niby. No dobra. Zobaczmy, jak się sprawuje, jak jeździ. To jest bardzo fajny samochodzik, słuchajcie. Nie należy on do najdroższych i może najszybszych, ale tak myślę sobie, może lowridera też z niego nie zrobię, bo jego chyba nie mogę tuningować. Chociaż czekajcie, zaraz zobaczmy. Zaraz sprawdzimy. Momencik, zaparkuj, panie Pawle. Bo on idealnie się spisuje jako lowrider. Idealnie by pasował. Zobaczmy sobie asortyment. Co my tu mamy za pojazdy? Nie, tu jest jakiś inny Vapid Slam Van. Ale tego pojazdu tutaj nie widzę. Nie widzę. Niestety jako lowridera nie mogę go zrobić. A naprawdę idealnie pasowałby do tego. No dobra, to jedziemy do standardowego tuningowania. Do standardowej lokacji. Zobaczymy, co z niego zrobimy. Zrobimy taki gangsterski samochodzik, słuchajcie. Do wjazdów na inne gangi. Bo tak będzie pasował, naprawdę. Ziomki z tyłu. Jak tak się mówi ładnie. Ziomki z tyłu i jazda. Złote koła. I możemy wjeżdżać. Czekajcie, bo źle wykręciłem. O, dobra, wjeżdżaj. Zobaczymy, co z tego będzie można wyciągnąć. Cheval Picador Muscle Car. Tak jest. Dobra, na pierwszy rzut oka koła. No nie ma zbyt dużo opcji tuningu, hamulce, czekajcie. Mam bardzo mało opcji tuningu. Można tylko go przyspieszyć. Także zrobimy z niego co najwyżej fajne autko. Koła, rodzaj Q. Tuner. Gdzie te koła? Gdzie są te koła? Ja się pytam, gdzie są te koła? Nie ma tych kół? Dlaczego tu nie ma tych kół? SUV, sportowe, terenowe, lowrider, o, lowrider. O! Dolary za 17 tysięcy. Mhm, kolor kół. Właśnie kolor kół teraz tylko, no czekajcie, żółty jest, żółty? Żółty, złoty, żółty, o jest, jasny pomarańczowy. Żółty. Jasny pomarańczowy wygląda lepiej, wygląda prawie jak złoty. Tak, weźmiemy jasny pomarańczowy kolor. Do tego koła. Kule odporne za 25 tysięcy. Weźmiemy opony standardowe za 5 tysięcy. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Do tego dorzućmy sobie, czekajcie, tu nie, szyby. Lekko przydymione. Pancerzyk? Niekoniecznie. Hamulce? Niekoniecznie. Damy silnik za 5 tysięcy, teraz promocja jest, więc bardzo fajnie można ulepszyć. Hamulce za 7 tysięcy, pancerz za 30 tysięcy, nie, pancerz może niekoniecznie, i tak zepsuję te auto, i tak zepsuję. Klaksony nie, światła. Światła damy zwykłe. Zestawy neonowe, styl neonowy. Tył i boki. Czekajcie, a boki, same boki? Same boki tutaj zrobimy, same boki zrobimy. Kolor neonów bardziej pod żółty. Ewentualnie pomarańcz. Nie, pomarańcz nie. Jest złoty może, przepraszam bardzo. Czarne światło nie. No dobra, weźmiemy złoty. Złoty deszcz. Złoty deszcz weźmiemy. Dobra. Zapobieganie kradzieży. Tablica oczywiście z moim napisem. Czarny ze złotym napisem. Lakierowanie, kolor podstawowy. Metaliczny, zobaczmy, metaliczny. Albo nie, inaczej, metalowy.
cały ze złota? Nie, to będzie przesada, totalna przesada, metaliczny. Zobaczmy z metalicznych jednak. Jakiś fajny odcień. Czerwieni, o, czerwony. Czerwień. Turyńska czerwień. Turyńska czerwień jest ładniejsza chyba od tej czerwieni. Nie, czekajcie, nie, jednak czerwień jest lepsza. Wyścigowa. Weźmiemy zwykłą, standardową, czerwoną karoserię. Do tego weźmiemy kolor perłowy. I weźmiemy podłososiowy różowy. Tak? Czekajcie, nie, inny kolor. Coś takiego, co fajnie będzie się wgryzać. Coś jasnego chyba, o. Dobra, czyli walcowaną stal. Dobra, mamy to. To sprzedaj, skrzynia biegów. O jasno, 8 tysięcy, skrzynia biegów. Musi być turbo za 22,5 tysiąca. Musi być. Koła są, szyby są, okej. Okay. Zrobiliśmy taki fajny stonigowany samochodzik. Idealny, żeby napadać na gangi. Więc przede wszystkim, pierwsze co zrobimy, to pojedziemy, zrobimy dzisiaj rozróby z gangami. Ostatni tuning, czyli ten przedwczoraj chyba. Czyli tam był samochód za prawie 2 miliony. Jak dobrze pamiętam. Tamten samochód to się strasznie długo tunigowało. Tam było tyle opcji, że nie wiedziałem, co ugryźć najpierw. Co wybrać. A tutaj, no to jest troszeczkę łatwiej. Ale i tak fajnie wyszło. Zobaczcie, jaki fajny samochodzik z tego wyszedł. Sympatyczny, nie? Dokładnie. Zobaczmy na mapę. Gdzie tu jakieś gangi są? Chociaż nie wiem, czy tak łatwo gangi znajdę. Będę musiał mniej więcej poszukać. Wiem, że gangi były gdzieś w okolicach placu budowy. Więc pojedziemy gdzieś w okolicy placu budowy. I tam się poszczylamy. Jasne, że tak. O, zobaczcie, jak to auto nie pędzi. Coś w tym jest. Czuć moc. Dobra, spokojnie, spokojnie. Gdzie ten gang? Gdzie te gangusy, no? Gdzie one się pochowały? Się pytam się. Gdzieś tam są na pewno. Czekajcie, dziki skok. Hops. Udany skok, proszę bardzo, udało się. Dziękuję. No gdzie są te gangi? Ja nie wiem. Dobra, tutaj zakręt. Myślę, że gdzieś tutaj będą, na pewno muszą być. Że to jest niemożliwe, żeby tutaj gangu nie było żadnego. Musi być gdzieś gang ukryty. Gdzieś tutaj pewnie. To jest taki teren gangów bardziej, słuchajcie, takie przedmieścia. I zawsze na przedmieściach siedzą, wiecie, i bronią swego terenu. Muszą tutaj być. Albo tutaj. Ostrożnie, bo sobie uszkodzę brykę. A dopiero co nówka, nieśmigana. Nówka nieśmigana, stunigowana. Więc nie ma co. Dobra, co my tu mamy? Lewo w prawo. A może tędy, może gdzieś tutaj będzie gangus. Tam są jakieś tereny takie specjalne. No nie, no, chyba bym musiał zwrócić uwagę na siebie policji, bo widzę, że na gangi tutaj liczyć nie można. Słaba sprawa. Coś mało ich jest. O, tutaj może. Czekajcie, bo to jest jakiś taki teren. Przepraszam bardzo, bo ten auto jeszcze nie jest takie przygotowane. O, tutaj. Tu też nie? No bez jaj, no żeby nie było gangu porządnego. Żeby nigdzie nie było porządnego gangu, ja nie wiem. Co to za miasto jest? Cóż to za miasto? Patrzcie, jakie fajne auto, tu jest, naprzeciwko. Podoba mi się. Dobra, jedziemy dalej. Gdzieś muszą być. To jest takie miejsce, gdzie oni zwykle występowali chyba. Albo pomyliły mi się miejscówki, nie mam żadnego pojęcia. Nic, będziemy musieli chyba zrobić tutaj zaraz porządek w mieście. Taki porządny. Także ja sobie zaparkuję, zrobię tu porządek chyba. Nie ma innego wyjścia. Albo czekajcie, inaczej, zrobimy, o, wjazd. Zrobimy wjazd na sklep. Wjazd na sklep i tu jest ucieczka w góry. Już tu widzę. O. Co się boisz, chłopie? Już mi tu uciekasz. Dobra, zakupy. Jakąś broń weźmy. Czekajcie, jakaś fajna broń. Co my tu mamy? Pistolet vintage. Pistolet vintage. Dobra. Dobra, pośpiesz się. Kuloodporne okulary. Eleganckie. Dziękuję. Strzał w jaja. Haha! Nieśmiertelny, widzieliście? Masakra.
Dobra, uciekamy. Droga ucieczki już jest. Zamknij te drzwi. Dobra, jedziemy stąd. Prosto w góry. Haha. Coś śmigłowiec mnie goni? O kurczę. To tak nieciekawie troszeczkę. Nawet bardzo nieciekawie. Czekajcie, zapalimy światełka, żeby nie było. Haha, już mnie nie traficie. Jestem super szybkim pojazdem. Specjalnie przystosowanym, dostosowanym do takich ucieczek. Nic mi nie zrobicie. Czekajcie, bo to będzie ciężka sprawa. To jest jakaś ucieczka. Już mi tu wyjechał policjant. Pojedziemy w prawo, bo tam nie ma policji. Jak prawdziwy gang, musimy pojechać na przedmieścia. Dalekie przedmieścia, musimy uciekać stamtąd. Dawaj, damy radę. Chyba. Musimy dać radę, nie ma innego wyjścia. Już tam policja jedzie za nas przeciwka. Nie wiem, czy mi się uda. O, patrzcie, już inne radiowozy. Bo to już jest teren pustynny. Bardziej. Na szczęście moje opony są kuloodporne. I to z dolarami. Więc nic mi nie zrobią. Słabe usze. Haha! Czekajcie, tutaj. Zmyła teraz. Proszę bardzo, kolejna zmyła. Ten w ogóle wyskoczył gdzieś tam. Wariat normalnie, wariat. Okej. W ogóle nie mogą mnie powstrzymać. Widzieliście? Słabo mi to idzie, strasznie słabo. Dawaj, jedź, 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 jedź. O nie! Się wtrążoliłem. Dzika ucieczka. Nie, zabiją mnie! Ja pierdziele, widzieliście? W ostatnim momencie. W ostatnim momencie. Czekajcie, muszę się uzupełnić zdrowiem. Czekaj, bo się zdrowiem uzupełniam, nie widzę gdzie jadę. Dobra, pancerzyk. Przyda się. Spadamy stąd. Ciężka sytuacja, jak widać. Dobra, dwóch załatwiłem. Jedziemy tędy. To jest chyba najbezpieczniejszy motyw. Dobra. Musimy znaleźć jakieś przejście. To wygląda na bezpieczną miejscówkę. Kurczę, nie trafiłem. Dobra, jedziemy w drugą stronę. Nie, musimy się stąd wydostać jak najszybciej. Z tego auta zaraz nic nie zostanie. Jak tak dalej pójdzie. O nie. Się tak łatwo nie poddam. To auto jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Czy jakoś tak. Musimy chyba zmienić brykę. Chociaż nie, to nie jest, to jest głupi pomysł. Zmiana bryki to jest głupi pomysł, bo tam mamy kuloodporne opony. A tam nie będzie. Dobra, czyli jedziemy prosto dalej. O, tu jest mój garaż. To jest mój tajny garaż, o którym nikt nie wie. Oprócz mnie, oczywiście. Przesiądziemy się do innej bryki. Dla naszego bezpieczeństwa. Na szczęście otwarta. No jedź, startuj, no wystartuj ją, no. Okej. Może to nie jest terenówka, a nic nie szkodzi. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, wjeżdżamy na górę. Teraz będziemy robili esy floresy. Tak zwane. Okej, czyli dzika ucieczka. Odpal te światła, chłopie, bo... Co tu się dzieje? Można wejść? Ale fajnie. Dobra, dobra, spokojnie. Zaktualizowany aktywny wyścig w serii wyścigów specjalnych. Okej, sympatycznie. Dobra, jedziemy na skróty, wiecie co, bo... Strasznie dużo policji tutaj jest. Niestety ta terenówka za bardzo sobie nie radzi w terenie. Okej. Spokojnie, damy radę. Byle do przodu. O, już mnie nie znajdą. Oprócz tego śmigłowca. Lecimy na lotnisko? Pewnie, że tak. Jeżeli gdzieś po drodze będzie. Jakim cudem tutaj radiowóz jeździ? Po wertepach, po górach. To jest karygodne. Jakim prawem? Jakim cudem? Ja się pytam, gdzie jest lotnisko w ogóle? Muszę lotnisko znaleźć, kawałek dalej jeszcze. Dobra, damy radę. Prosto. Prosto przed siebie. Tak jest. O, może uda mi się uciec. O.
Coś tak się jeździ autami, bo to w sumie tak w GTA tak uczą. To jest szkoła, szkoła magii, znaczy szkoła jeżdżenia. Dokładnie tak. Tam jakieś radiowozy zaparkowały już. Gdzie jest? Tu jest, o tu jest, dobrze. Już widzę. Byle prosto. Tutaj chyba będzie lepiej, o. Dokładnie tak. Zaraz wskoczymy do helikoptera i wyjedziemy na prostą, czy coś tam. Jedźżesz, chłopie. Damy radę tym wjechać, tą kobyłą? Pewnie, że tak. Świetny sprzęt. Tędy, tędy, dobra. Odnalazłem swoją drogę. Mniej więcej tędy. Okej. Jest awionetka jakaś. To nawet nie awionetka, słuchajcie, to jest jakaś totalna kobyła mała. Dobra, bierz to. Samolocik sportowy. Też możemy uciec, trzy gwiazdeczki jeszcze. Dawaj, śmiało, śmiało, zanim policja przyjedzie, bo już jadą, już jadą, już jadą tutaj na lotnisko. No leć. Polender. Już są za plecami, na plecach mi siedzą. Dobra, zgubiłem. Nie dzwoń do mnie, Lester. Ja teraz jestem w fazie ucieczki. Okej. Okay. Ale bardzo fajny samolocik, zobaczcie. Możemy robić piruety. A, podoba mi się. Dzika ucieczka przerodzi się w dzikie stunty w samolocie. Tylko tym dziwnie się lata, muszę wam powiedzieć. Naprawdę się dziwnie lata. Nie da się w ogóle wysterować. To jest strasznie... strasznie trudne w sterowaniu. Strasznie miota. Okej. Okay. Zróbmy to na dziko. Przelot pod spodem. A, udało się, proszę bardzo. Tutaj bez problemu, bo to strasznie... strasznie duże. Okej. Okay. A to strasznie... Słuchajcie, to ten samolot. Ciężko naprawdę sterować. Ciężko się nim steruje. Coś tam leci obok? Leci. O, faktycznie. Dzień dobry. Czekajcie, spróbujemy go pościgać trochę. Spróbujemy go doścignąć. Mam pistolet jakiś albo coś? Nie mogę strzelać? Ale lipa. Mogę się o niego rozbić co najwyżej. Myślałem, że będę mógł do niego strzelać, by uciekał. Gdzie on jest? Uciekł mi? No pewnie, że tak. Dobra, nieważne. Nie szkodzi. Damy radę. Lecimy w takim razie gdzieś tutaj, gdzie nas nie znajdą. To był chyba gdzieś domek, jak dobrze pamiętam. Jakaś chatka, puchatka. Jest chatka, puchatka. Jest chatka, puchatka. Ląduj. Dobra, nieważne. Hua! Dobra, udało się. Jesteśmy na tajemniczej wyspie. Zaginiona wyspa. Albo coś w tym desem. Znaczy, suma summarum pewnie mi się zabił tutaj o tych, na tych skałach. Nikt nas tu nie znajdzie. Dobra, biegaj tam. Na żadę? Pewnie, że nie, jesteś gruby. Czekaj, musimy dookoła płynąć. Musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy normalnie wskoczyć tutaj na tą wyspę. Okej. Okay. Tu wygląda troszkę bezpiecznie, troszkę mniej stromo jest jakby. Może tutaj się uda. Wejdziemy do tej budy. Albo i nie wejdziemy. Kurczę. Jest! O! Udało się. Czekajcie, weźmiemy pistolet na wszelki wypadek, bo nie wiem co tu się znajduje. Czy tu jest bezpiecznie? Czy tu jest jakaś łódź? Jest łódź. Jest łódź w razie czego. Tu kiedyś robiliśmy misję, jak dobrze pamiętam. Tu się coś pali. O, spokojnie. Cisza i spokój względny. No dobra. Haha! Człowiek płomyk. Nic, uciekamy. To jest nasza wyspa, cudowna. Ops.
No nie szkodzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na końcu odcinka, myślę. Samochodzik fajnie stuningowany, bardzo, bardzo mi się podoba. Szkoda, że ma tak mało opcji tuningu. Ale na szczęście udało się co nieco porobić. Także jakoś tam wyglądał. Mam nadzieję, że niedługo dodadzą więcej pojazdów. Większą ilość ciekawych, nowych rzeczy. I wtedy będziemy mogli też potuningować. I posprawdzać, i potestować, i tak dalej. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Ja pozwiedzam jeszcze wyspy, może coś ciekawego znajdę.